Cześć, dzień dobry. Mogłam poczekać z wrzuceniem ostatniego vloga do co najmniej dzisiaj, bo wydaje mi się, że najbliższy czas będzie takim testem tego, czy faktycznie tak zrobię. Nie umiem stykać palcami, jak widać, ale czy to faktycznie wystarczy, żebym zmieniła tok myślenia i nastawiła się na jakieś pozytywy? Bo przyznaję, że na razie to. No, to dzień dobry, to jednak troszkę nad wyrost. No ale nic. Sprawdzimy. Wykorzystamy tą całą teorię, którą sama sobie wymyśliłam, w którą sama wierzę. Sprawdzimy ją w praktyce. Dzisiaj mamy niedzielę. Dzień był nie za bardzo zaplanowany. Ale zapowiada się, że jednak deszcz, który miał być dzisiaj cały dzień, będzie dopiero pod wieczór, więc może czeka nas coś ciekawego. Może uda się trochę odciągnąć umysł od niepowodzeń, które na razie się nakładają jeden na drugie, jedno na drugie. No, jeszcze nie zjadłam dzisiaj śniadania i nie wypiłam kawy, której nie pijam. Bo staram się walczyć z uzależnieniem od niej, więc jeszcze mi się trochę plączy język, ale teoretycznie wiadomość, do której się obudziłam, powinna mnie rozbudzić wystarczająco dobrze. Nie zrobiła tego, więc to jest może właśnie znak, że nie jest wcale to taka zła wiadomość i że koniec końców obróci się ta sytuacja na korzyść. Pozytywne myślenie, mode on, więc jest dobrze. A zobaczymy jeszcze, co w tym temacie mają do powiedzenia karty. I oczywiście dzień zaczniemy poza złą wiadomością od rana, od karty dnia. Siedem pucharów. Jest to karta podnosząca na duchu zdecydowanie. Ogólnie wiadomość, do której się obudziłam, to taka, że nie dostaliśmy mieszkania, na które bardzo liczyliśmy. I ta karta daje znać, że hej, nie wszystko stracone, jeszcze jest dużo ryb w morzu, że tak się wyrażę. Oczywiście, jak wy na nią patrzycie, to możecie nie mieć takiego wrażenia w tym momencie, ale też odbieram teraz tą kartę tak. Sytuacyjnie, nawiązując do tego, co się dzieje w moim życiu. Natomiast no, ta karta zawsze mówi, że jest wybór, że zawsze jest jakiś wybór do dokonania. Zawsze coś jest, że nigdy nie jesteśmy pozostawieni z niczym. Czasami też mówi o tym, że trzeba dokonać tego wyboru faktycznie, że nie ma co się zastanawiać, nie ma co odkładać czegoś na później, ale zawsze jest z czego wybierać, zawsze jest jakaś opcja, zawsze da się jakoś inaczej. Więc fajnie, fajnie. I jeszcze zobaczymy, jak to się dzisiaj rozwinie, jak dzisiaj się zamanifestuje ta karta. Bo jakkolwiek wyciągam ją do sytuacji, to też może się zdarzyć, że ona będzie manifestować się przez dłuższy czas. Taka praca z kartami też pomaga zwiększyć swoją świadomość, zauważać, co się dzieje w życiu i żyć tak bardziej, no, świadomie. Właśnie zwracać uwagę na zdarzenia, uczyć się tej wdzięczności za to, co się dobrego pokazuje, zdarza. Dobra. Dobra wróżba na początek dnia, po złej wiadomości. Pora się wziąć za siebie, zjeść śniadanie i zobaczyć, co dalej.
Według prognozy pogody miało nie padać do 17, więc zdecydowaliśmy się jednak podjąć jakąś decyzję, dokonać jakiegoś wyboru, tak jak siódemka kielichów zaleca, i pojechaliśmy zwiedzać małe miasteczko kawałek dalej od miejsca, które zamieszkujemy. Ale w tym momencie jest, nie pamiętam, przed drugą, wpół do drugiej, i niestety chyba się właśnie rozpadało. Więc prawdopodobnie będziemy teraz spędzać trochę czasu w samochodzie. Ale może nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie. Może uda mi się coś wam ciekawego pokazać tutaj z mojej wędrówki po zachodzie. No, zobaczymy. Celem naszej wycieczki było małe miasteczko na zachodzie Nadrenii Północnej o nazwie Zaabłak. To bardzo urocza mieścina. Jedna z takich, które ja osobiście bardzo, bardzo lubię, które przypominają takie miasteczka z bajek o księżniczce zamkniętej w wieży. Ale niestety, no, okazało się, że chęci to nie wszystko, i raz, że ciągle zapominałam o tym, że haha, jestem youtuberem, więc wypadałoby ponagrywać jakieś ładne miejsca, zrobić jakieś ładne ujęcia. To, no właśnie, raz, że zapominałam o tym co chwila i zajmowałam się przeżywaniem, podziwianiem widoków własnymi oczami, a druga sprawa to, że co widzicie na załączonym obrazku, kompletnie nie ogarniam, nie umiem nawigować aparatem, a słuchajcie, zoomowanie, przybliżanie jakichś elementów to już kompletna katastrofa, więc wrzucam wam tutaj tylko niektóre z widoczków, które udało mi się nakręcić. Stabilizacja obrazu leży i kwiczy, ale może ćwiczenie będzie czynić mistrza. Zobaczymy, o ile znowu nie zapomnę nagrywać. Więc tak, tu macie widoczki. Później pojechaliśmy jeszcze na tak zwaną Zaaschleife, czyli miejsce, gdzie rzeka Zara zakręca. Jest to całkiem ciekawy widoczek. Tam spotkał nas ogromny deszcz, akurat kiedy byliśmy sobie na kawie, ale no cóż, zaowocowało to całkiem przyjemnymi widoczkami, które obejrzycie sobie zaraz. Hej, hej. Mamy już kolejny dzień. A to dlatego, że jakkolwiek koniec końców wczorajszy dzień naprawdę super się udał, to wróciłam do domu już z siłą tylko i wyłącznie na prysznic i spanko. Więc końcówkę tego vloga nagrywam dnia kolejnego. I chciałam wam podsumować, jak w perspektywie całego dnia zamanifestowała się karta, którą wyciągnęłam od rana. Była to siódemka kielichów. Spróbuję ją znaleźć jeszcze w talii, żeby mieć tutaj rekwizyt do opowiadania. I przy okazji pozasłaniam trochę super przygotowane tło, na które nie zwracajcie uwagi. A to moja tymczasowa kanapa. A tak, gdzie jest ta karta? Siódemka mieczy. Aha, właśnie sobie zdałam sprawę, że tak naprawdę patrzę za zupełnie inną kartą.
I przeoczyłam siódemkę mieczy. No więc w każdym razie ogólnie naprawdę dzień, mimo złego początku, rozwinął się bardzo ciekawie, ale tak dość śmiesznie, bo nazwałabym ten dzień takim tytułem bollywoodzkiego filmu: czasem słońce, czasem deszcz, bo jakkolwiek miało padać mało, to padało naprawdę dużo, co zresztą widzieliście na przybitkach. Ale tak zupełnie na przemian z naprawdę cudowną pogodą. Tak cudowną do tego stopnia, że aż udało nam się zobaczyć przepiękną tęczę. I ona była naprawdę zjawiskowa. Najśmieszniejsze, że dochodziła do takiego domku, czego już nie nagrałam za bardzo, bo dopiero później zauważyłam, że autentycznie ona się zaczynała w domu, który był przy brzegu tej rzeki. I to było naprawdę magiczne doświadczenie. A, no gdzie jest ta karta? Już drugi raz przechodzę przez tą talię. Jeszcze raz. Do 3 razy sztuka. Albo do 7, skoro to jest 7 kielichów. Słuchajcie, i 7 kielichów z jednej strony mówi o wyborach, które trzeba podjąć, o decyzjach, o tym, że zawsze jest jakaś opcja, żeby zrobić coś inaczej, żeby zrobić coś innego, żeby po prostu dalej działać. Tak, ona mówi też o tym, że tych wyborów jest mnóstwo. I wczoraj faktycznie no tyle się działo ostatecznie. A nie wszystko... O, tutaj jest. Nie wszystko dałam radę nagrać. Nie zawsze pamiętałam, że tą kamerę, ten aparat trzeba wyciągnąć. Ale tutaj jest karta. Ale naprawdę super to był dzień z mega dużą ilością opcji, z mega dużą ilością przeżyć. Aż koniec końców miałam takie wrażenie, że ten dzień jest zdecydowanie za krótki. I faktycznie, jak pierwszy raz zobaczyłam wczoraj tą kartę, kiedy ją wyciągnęłam z talii, sobie pomyślałam: o wow, to jednak może być dobry dzień. I faktycznie był. Chociaż tutaj ten potwór, który jest namalowany na tej konkretnej karcie, no on tak budzi takie niezbyt przyjemne skojarzenie. Jego sobie akurat w tym momencie przyrównuje do tego deszczu, który był momentami naprawdę mocny, i do tego nastroju, z którym ten dzień zaczęłam. On też troszeczkę rzutował na początek popołudnia. Mam nadzieję, że nie słychać hałasów z zewnątrz. I przez jakiś czas zarówno ja, jak i moi towarzysze byliśmy tacy troszkę niezadowoleni, ale szybko oswoiliśmy tą wewnętrzną bestię, która, no, która była naszym nastawieniem początkowym po prostu do tego dnia. Zrozumieliśmy, że damy radę przezwyciężyć nasze złe humory, że tak naprawdę nasze nastawienie jest tutaj najważniejsze. No i naprawdę się super rozwinęło te 7 kielichów, które tutaj los nam daje do dyspozycji. Myślę, że wykorzystaliśmy je w pełni wczoraj. I jeszcze troszeczkę też ta energia rezonuje na dzisiaj, bo jednak staliśmy w dużo lepszym nastroju, z taką nadzieją i energią na dalsze działanie. I słuchajcie, co jest najlepsze? Od razu przyszły też lepsze wiadomości. Lepsze wiadomości. Takie nawet dość niespodziewane. Po prostu okazało się, że niektóre przeszkody, na które już się przygotowywaliśmy, że ich po prostu nie będzie. Więc skrzyżujemy palce i może być karty, i trzymamy kciuki, żeby tych przeszkód było jak najmniej i żeby na razie szło w górki. A w ramach edukacyjnych, wartościowych treści na moim kanale, to chciałabym opowiedzieć Wam troszkę o tym, po co w ogóle wyciągać tą kartę dnia od rana. Od rana, wieczorem, czy kiedykolwiek. Co nam daje to, że mamy tą kartę i analizujemy swój dzień pod kątem tej karty. Przede wszystkim jest to super sposób na rozpoczęcie pracy z kartami. Ja miałam nagrywać filmik o tym, jak zacząć pracować z kartami, jak się ich uczyć, jak
stosować, jak nauczyć się stosować je jako narzędzie dywinacyjne czy rozwojowe. No niestety jest jak jest i na razie nie mam do tego warunków. Ale to jest właśnie jeden z tych kroków, jedna z tych metod, które no, doskonale rozpoczynają naszą naukę pracy z kartami. Codziennie, co drugi dzień, raz w tygodniu, nieważne, ale właśnie zaczynając od jednej karty, poświęcając chwilę na medytację nad nią, na zastanowienie się, co ona dla nas znaczy, czy może widzimy, patrząc na tą kartę, coś więcej, coś inaczej, niż jest to opisane w książce, która zazwyczaj z daną talią przychodzi, czy któreś znaczenie danej karty jakoś bardziej się dla nas wybija, ma jakoś większe znaczenie dla nas samych. W ten sposób uczymy się karty, w ten sposób nadal uczymy się ją interpretować. Poznajemy jej kolejne znaczenia, których w książkach nie ma, bo no nie dałoby się, ciężko byłoby bardzo napisać książkę, w której byłyby znaczenia, wszystkie znaczenia każdej karty. Musiałam na chwilę przerwać wideo, więc nie jestem do końca pewna, gdzie skończyłam, ale tak, wyciąganie karty dnia przede wszystkim mega szybko, w mega prosty sposób pomaga nauczyć się znaczenia kart. Takie pewnie mogłoby się pojawić pytanie podchwytliwe, a co jeśli kilka dni z rzędu wyjdzie ta sama karta? To jest zdecydowanie sygnał dla nas i do naszej interpretacji. Poza tym nie widzę też w tym nic złego, bo to nie jest zawsze tak, że wyciągamy jedną kartę dzisiaj, wyciągamy jedną kartę jutro, wyciągamy jedną kartę pojutrze i ona zawsze znaczy to samo. Może być, że trzy różne karty będą do nas przemawiać w podobny sposób. Że coś będzie, że mimo, że to są kompletnie trzy różne karty, które miały znaczyć coś innego, że one jednak dla nas będą wydawały się mówić o tym samym. To jest sygnał dla nas, że mamy ten konkretny nie problem. Nie chcę używać słowa problem, bo to nie musi być problem. Temat. Kolejny konkretny temat do przepracowania. A z kolei może być tak, że wyciągając tę samą kartę, zawsze zobaczymy w niej coś innego. Zawsze ona pokaże nam jakiś inny aspekt, o którym właśnie ona mówi. I to jest naprawdę świetny sposób, żeby te różne aspekty poznać, rozpoznać i się ich nauczyć. Kolejna rzecz, dla której warto wyciągać kartę dnia, to tak jak w moim przypadku wczoraj, po prostu lepsze samopoczucie. Zdarza się, wstajemy w beznadziejnym humorze, tak zwaną lewą nogą i co? I nie widzimy żadnego sposobu na to, żeby poprawić humor. Proszę, jedna karta, którą odczytujemy w pozytywny sposób. I cóż, no może się nie sprawdzić, tak? Może no, to nie jest wyrocznia, może się okazać, że no, będzie beznadziejnie, tak? Że cały dzień będzie padać, że nic dobrego nas nie spotka, że nie będziemy mieć siły. Ale właśnie nie. Bo wystarczy ta lekka zmiana myśli, właśnie taka, właśnie to z tym pstryknięciem palcami, o czym mówiłam w poprzednim filmiku. Czasami sami sobie nie damy rady. Nie mamy na to siły, nie mamy na to samozaparcia, żeby faktycznie zmienić, przestać myśleć negatywnie, zmienić nasze myśli na jakieś pozytywy. A jak zobaczymy takie potwierdzenie w kartach, że hej, ale to będzie dobry dzień, dużo łatwiej nam sobie samym uwierzyć, że tak będzie. W końcu siła wyższa tak powiedziała. Pokazała nam to przez karty. To troszeczkę jak z tymi horoskopami, które niektórzy czytają i przeciwnicy Tarota często sięgają po taki argument, że ludzie się od tego uzależniają i nie potrafią już rozpocząć dnia bez spojrzenia w karty, tak jak w horoskopy, że jest to złe, bo się traci władzę nad własnym życiem. Ale czy na pewno? Ja wyciągnęłam wczoraj tą kartę siedmiu kielichów jeszcze zanim podjęłam decyzję, że faktycznie gdzieś pojedziemy. I to było niepewne, że pojedziemy, bo miało padać, miało nie padać i w ogóle jakoś tak, wiecie, no, bez sensu, może lepiej zostać w domu w takim złym humorze. I w sumie nie wiązałam tej karty jakoś tak bardzo z tym, że okej, no to jedziemy. Wiedziałam, że może coś mnie spotka, może coś będzie przyjemnie, no ale nadal mam władzę nad swoim życiem.
I to nie jest tak, że nie umiem zacząć dnia bez wyciągnięcia karty. Pamiętajcie, stawiam karty od naprawdę wielu lat. I są dni, kiedy no nie wyciągam ich sobie za dnia. Czasami nie potrzeba tego w ogóle. To wszystko jest... Wolna wola zostaje. Czasem mam tak dobry dzień, że zapomnę o tym, żeby popracować z kartami. Czasem mam tak zły dzień, że nawet na to nie mam siły. Ale to jest mój wybór. I to jest też wasz wybór. Aczkolwiek ja bardzo zachęcam do takiej formy pracy z kartami. Zwłaszcza jeśli jesteście niepewnym, zajętym, cokolwiek. Nie zawsze ma się czas studiować cały dek. Nie zawsze potem wie się, o której karcie się czytało przed chwilą, a o której nie, bo tych kart jest mnóstwo. A jak jeden dzień poświęci się na jedną kartę, to jest dużo łatwiej. Zwłaszcza, że to, że wyciągnie się jedną kartę od rana, nie znaczy, że nie można potem sobie zrobić rozkładu, że nie można z nimi popracować trochę głębiej. To jest po prostu takie miłe podsumowanie dnia, które już możemy sobie zobaczyć od rana, nastawić się pozytywnie, lub jeśli wychodzą karty, które takie zbyt pozytywne nie są, lub przy interpretacji których mamy jakieś negatywne odczucia, no to wtedy łatwiej jest nam się przygotować na jakieś takie nieprzyjemne zdarzenia. Możemy wykonać jakiś rytuał oczyszczający, czy ochronny, czy po prostu dzięki temu, że będziemy bardziej świadomi tego, co się dzieje, bo pracując z tarotem właśnie też otwieramy naszą świadomość, rozbudowujemy ją i zauważamy rzeczy, które dzieją się dookoła, no to szybciej zauważymy, że to jest to, co budzi we mnie negatywne energie, negatywne emocje, co mi się za bardzo nie podoba. Tutaj muszę być trochę bardziej ostrożnym w tym, jak się obchodzę z daną sytuacją, lub kompletnie ją omijać. I to znowu jest nasza decyzja, czy będziemy się konfrontować i przepracowywać dany temat, czy na razie go będziemy odkładać. W ogóle śmiesznie, że już któryś raz podczas tego filmiku wyszła mi karta z ostatniego vloga, kapłanka. Lubię tą kartę bardzo, tym bardziej, że też jest okładką tej talii. Więc cieszę się, że w końcu zaczęła wychodzić. No, słuchajcie, jak macie jakieś pytania do pracy z kartami, to koniecznie zadawajcie je w komentarzach. Ja bardzo chętnie odpowiem. Zarówno w komentarzu, jak i potem też w filmikach. Na razie jeszcze zostają mi filmiki właśnie w formie takich vlogów. Mam nadzieję, że wam one odpowiadają. Nadal przepraszam za jakość, wiem, że nie jest najlepsza, ale to też przyjdzie z czasem. Wszystko przychodzi z czasem, po prostu trzeba się otworzyć na dobrobyt. Jak widzicie, od razu lepszy humor, po prostu trzeba było przestawić myślenie. Więc mój sposób z poprzedniego filmiku jednak działa faktycznie, tylko trzeba go uzupełnić, nie trzeba, można go uzupełnić właśnie o wyciąganie kart z deka na steka stali na początek dnia. Dobra, to by było na razie tyle. Przyjemnego dnia, przyjemnego całego tygodnia. Pamiętajcie, by dbać o siebie, by być świadomym tego, co czujecie, by nie unikać swoich emocji. Jeżeli chcecie je odkładać na bok, to świadomie. I pamiętać, by do nich wrócić po jakimś czasie, bo one będą narastać. No i co? Jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia, pa!